No dobra, teraz chyba możemy zacząć, więc dobry tu Bismarck, dziś zagramy w Splatterhouse. A, dopiero teraz release checkpoint. Wejdźcie, jak się ruch. Dopiero teraz. No. Dobra, zaraz przyjdzie, nie? No, zobaczyła z tymi dokumentami. Widzę, że ta czaszka będzie grudzi. W mordę, jakieś kolce pojawiły. No nie. No. Chcę dorwać! Ak! O, w końcu mogę! W końcu mogę! Można było się leczyć. A jakby było to... Kurde, znowu? Dobra, magia ci. Dobra, już jestem. Mam nawet achievement. Tu chodziło właśnie o złapaniu przeciwnika i wkopnięciu go na górę. W czasie najpierw trzeba go ubić. Tak, czyli...
na kolec właśnie. I no i tak to chyba trzeba tworzyć drzwi. Ale w ten sposób mamy już te drzwiczki otwarte. Mamy kolejne drzwi. I chyba kolejnych do nabicia na pal. Jeszcze się wyleczył. No. No jeszcze się. Ej. Jeśli mi nie żartujcie. Are you fucking kidding me? Fuck. Sam etap. Te checkpointy tutaj widzę, że one są. Ja je wiem. No, tu jest poważny minus gry. Te pointy nie są rozdysponowane zbyt często. To jest łatwiej stare. Pal, na którego musimy nabić. Nieszczęśliwe. O, ujęcie. No i mamy kolejnego. No dobra, to będziemy tak maszować. No, to firmy, tak? Jeden z nich upiecze. Broń.
Tak, znowu jesteś. No i znowu trzeba wbijać na pal. Take him down before it makes them all better. Oh. Shoot! Teraz! Yeah! Oh. A, tu jeszcze dodatkowo quick time event. Pulse. Ej, ty! Niedobry stworek! Napal! Napal! No! Napal! A, pijać tak! Ryzyk. Na pal. Nie, to trudno jest. Co? Zawsze to zmieni na pal. No, w końcu. Którymś entym razem udało się wbić na pal. Tak. Dobra, leczę się. Mamy tu włącznik. Kamera mi się tak ustawiła do kupy, że nie wiem. Tak od dupy strony poszła kamera. A, i na pal. Okay.
Może na palmy czy czy. Nie trzeba jak się. O! O, checkpoint release. Ona dziś chyba wystarczy. Dobrego, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.